Hej, w tym materiale pokażę Ci, jak możesz zrobić animację obrysu działki w programie After Effects bez wykorzystania żadnych pluginów. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie. Przed chwilą widzieliście efekty końcowe, które uzyskamy. Jest jakby taki efekt końcowy normalny, który polega po prostu na obrysie działki takim klasycznym, czyli mamy nasz obrys działki oraz jakiś numer, który określa jakby dany wymiar. No, w moim przykładzie wziąłem sobie ujęcie, które jest trudne do jakby właśnie przygotowania obrysu, abyście mogli zobaczyć, jak też zrobić w bardziej takich trudniejszych przykładach, gdzie standardowo będziecie po prostu mieli, nie wiem, dom i pustą działkę w koło, więc takich problemów, jak tu mamy schody, murek z drzewem czy dom, raczej nie będziecie mieli. Może być tak, że właśnie dom będzie Wam wchodził na linię, wtedy trzeba będzie go trochę tutaj wymaskować, tą linię. Jednak ogólnie będziecie mieli właśnie dość prostszy tracking. My tutaj mamy poziom hard, ale właśnie pokażę Wam, że tutaj nie ma jakiejś tam większej magii, tylko po prostu trzeba poświęcić więcej czasu i jest tylko bardziej upierdliwy, jednak technika jest tak naprawdę taka sama. Więc to jest taka podstawowa forma i pokażę Wam też, nie wiem, nazwałem to wersja Pro. Nie jest Pro, tylko taka bardziej zaawansowana forma, że jeśli poświęcicie trochę więcej czasu na rotoscoping tak zwany, to możecie uzyskać taki efekt, czyli to wygląda od razu ciekawiej, czyli nie mamy samego jakby obrysu działki, mamy też wypełnienie, ale te wypełnienie na przykład nie bierze naszego murka, czyli mamy wrażenie, że jakby te wypełnienie jest jakby za murkiem, nie bierze naszego auta, więc nasze auto nie jest zebrą, nie bierze schodów, nie bierze nam domu, tylko mamy fajny właśnie obrys działki z wypełnieniem i z obrysem. Do tego mamy oczywiście numer, tutaj dodałem jakiś tam tekst, ale to jest po prostu 3D tekst na kamera, więc to jest ta sama filozofia, co w przypadku tego dolnego tekstu. Więc przejdźmy do działania. Ok, mam nasze ujęcie i na samym początku zaznaczam mój film. Widzę, że w efektach nic nie mam, więc aby mieć tak zwaną mockę, muszę wejść w animation i wybrać sobie Tracking Bodies FX Mocka. To jest jakby opcja, która jest zainstalowana automatycznie w Afterze, więc to nie jest jakiś dodatkowy plugin, który musicie instalować, tylko on w animation Tracking Bodies FX Mocka się znajduje, wystarczy kliknąć sobie na logo i teraz Wam się pojawi nowy interfejs właśnie Mocka do przygotowania trackingu. Sposobów na obrysu jakby działki jest masa, jednak Mocka zawsze pomoże Wam nawet jakby w najtrudniejszych przypadkach, gdyż Mocka ma w sumie jeden z najlepszych systemów do trackingu, więc warto z niej po prostu nauczyć się korzystać. Mamy naszą działeczkę i na samym początku biorę sobie za pomocą jakby pióra, czyli to są te same jakby ustawienia jak w Afterze, będziecie się czuli jak w domu. Będę musiał sobie obrysować moją działkę, którą będę chciał zaznaczyć. Czyli ja będę chciał zaznaczyć punkt w tym miejscu, pójść następnie mniej więcej w to miejsce, potem pójść do tego murku, potem zaznaczyć, tu jest trochę brudu, więc to będzie mi łatwiej mniej więcej orientacyjnie zaznaczyć krawędź tego i następnie udać się tutaj i zaznaczyć punkt mniej więcej tutaj, aby również był moje pole w tej działce objęte. Klikam sobie Ctrl A teraz, aby mi wszystkie punkty zaznaczyło i kasuję te wygładzenie na krawędziach. Teraz za pomocą X-a przytrzymując mogę się sobie poruszać po moim ujęciu, nie przejmując się moimi punktami, odznaczę X i mogę sobie poprzesuwać teraz te punkty jak chcę, tak aby mieć pojedynczo. Zaznaczę sobie, co mi się odznaczyło z tego, co widzę. Więc zaznaczę sobie jeszcze raz i poprzesuwam, tak aby ta działka była oczywiście mi tu wzięta. To oczywiście nie wiem, jak ta działka wygląda, więc tutaj jest przykład, który Wam pokazuję, ale dość prawdziwy przykład, gdyż mamy ten mureczek. Mamy tutaj tą krawędź, którą chcę Wam pokazać, trochę schody nam wchodzą, kawałek auta, murek i ten punkt. Teraz klikam sobie po prostu okienko tracking. Jeśli coś będzie Wam się trudno trackowało, to możecie sobie wybrać okno classic i macie tu jaką opcję, jak ile minimalnie pikselów chcemy użyć do trackingu. Jeśli byśmy chcieli na przykład, nie wiem, wskazać więcej bądź mniej, aby ten tracking był bardziej dokładny, możemy się tym bawić.
Jeśli chcecie, jednak Essentials powinno Wam raczej wystarczyć. Klikam sobie Play i teraz zobaczycie, że Wasza działka będzie albo idealnie trakowana, albo będzie trakowana źle i trzeba będzie ją poprawiać. Oczywiście w większości przypadkach trzeba będzie ją poprawiać, więc zaraz Wam pokażę, jak to zrobić, kiedy mi się ten tracking po prostu skończy. Ok, teraz widzę, że mój tracking trochę już mocno zwariował, więc klikam sobie pauzę na tracku. Dzięki temu mi strakował do tego momentu i w tym miejscu oznaczam sobie jakiś punkt, przesuwam go mniej więcej tak, jak powinien być. Przesuwam sobie kolejne punkty tak, aby dopasować właśnie do tego, jak to powinno być. Tu był ten brud oraz tutaj ta działka musi być równo na krawędzi, jak to bardzo tutaj jest przesunięte, mnie nie interesuje, tylko aby ta linia tutaj się nam zgadzała. Teraz mogę sobie poruszać między pierwszym kluczem, czyli tym zielonym, a drugim za pomocą tych dwóch przycisków, albo po prostu przytrzymując Ctrl i strzałka w dół, strzałka w górę. Dzięki temu mogę porównać pierwsze zaznaczenie z tym kolejnym i zobaczyć, czy dobrze przesunąłem punkty, czy na przykład nic tu za bardzo nie skacze. Jednak widzę, że na ten punkt u góry, gdzie nie ma tam nic charakterystycznego, za bardzo udało mi się idealnie zrobić. Ale okej, widzę, że jest w porządku, więc wracam na punkt, na którym skończyłem i klikam sobie znowu tracking, czyli zrobiliśmy sobie korektę tych punktów i teraz już to pójdzie pewnie do samego końca i na końcu też trzeba będzie mu trochę lekko pomóc, ale jak widzicie, zaoszczędziło nam to wiele klatek, które byśmy się jednak, nie wiem, ręcznie poprawiać, przesuwać, tylko tutaj wystarczy, że przesuniemy sobie na końcu bądź tam po kilku sekundach jakiś tam punkt i powinno styknąć to pod naszą działkę, gdyż przecież nie robimy jakichś za bardzo agresywnych ruchów w przypadku takich ujęć, po prostu ich nie mamy, bo nikt nie lata jak szalony do prezentacji działki, więc widzimy się zaraz. Ok, tracking dobiegł mi do końca, nie musiałem klikać sobie pauzy i teraz jak widzę, trochę punkty mi się przesunęły na końcu, więc znowu przesuwam je jak przed chwilą, czyli przesuwam je w miejsca na razie według mnie dobre, które powinny być dobre, a potem sobie porównam to, jak to rzeczywiście wygląda i czy rzeczywiście dobrze zapamiętałem te punkty. Czyli znowu kontrol strzałka w dół, strzałka w górę i sprawdzam, czy to jest na pewno w dobrych miejscach i trzyma ten rejon, który mnie interesuje. Widzę, że trzyma ten rejon idealnie, więc teraz nasz pierwszy główny obrys działki mamy gotowy. Nazywam to sobie na przykład działka i blokuję sobie zamek. Teraz moglibyśmy, jak nasz efekt końcowy nie interesuje, chcemy mieć tak dość brzydko, moglibyśmy teraz to skończyć i nie robić nic więcej. Jak w tym momencie pokażę Wam, jak zrobić sobie takie maski dodatkowe do tego, aby wyciąć te obiekty, które nachodzą na ten punkt. Więc w przykładzie użyję na przykład schodków do tego, czyli przychodzę do obiektu, który ewidentnie mi zakrywa moją linię i to sam matrycą na sam początek i wybieram sobie pióro do zaznaczania tych schodków. Następnie daję jakiś punkt poza kadrem, zaznaczam pierwszy schodek, przytrzymując Z przybliżam się, X tym przesuwam sobie widok i wracam do normalnego widoku, klikając sobie punkty właśnie na tych schodkach. Wszystkie narzędzia macie oczywiście tu z góry, jeśli skróty Z, X są zbyt skomplikowane. Na samym początek to możecie sobie tu rączkę przesunąć, lupę do przybliżania i potem jakby pióro do kliknięcia na dany punkt, więc ja to sobie zaznaczę, wyznaczyłem sobie schody wstępnie, kliknę sobie mniej więcej tutaj, jakoś tak to powinno być finalnie, Ctrl A i zaznaczę wszystkie punkty, tak aby nie były wygładzenia, następnie Z przybliżam, jeszcze muszę odznaczyć, zaznaczę pojedynczy punkt i przesuwam te punkty tak, aby to było idealnie z moimi schodkami, tak jak ja to potrzebuję. Czyli tutaj upewniam się, że wszystko siedzi. Oczywiście ten obiekt jest dość mocno oddalony, więc jakieś tam piksele, które się nie zgadzają, nie będą nas martwiły. Ważne, aby to dla nas było w miarę ok. Tylko rotoscoping jest oczywiście upierdliwy i zajmuje sporo czasu. No ale zobaczmy. Więc mamy schodki, klikam sobie tracking, klikam sobie play, no i widzę, że schodki już mi fajnie się trakują, one są dość charakterystyczne, więc mocha też ma mniej roboty tak naprawdę i możemy zobaczyć, że tej pauzy raczej nie będę musiał wciskać, tylko pójdę do końca i na samym końcu będę tylko poprawiał trochę moje punkty. Ok, dobiegło mi to do końca i jak tutaj jakby mówiłem wcześniej, możemy zobaczyć, że one aż tak bardzo nie uciekły,
Więc na samym końcu tylko skoryguję te punkty i raczej powinno mi styknąć pod właśnie maskę rotoscopingu do wycięcia tej linii. Klikam sobie OK, puszczam sobie i następnie poprawiam sobie dane punkty tutaj. O, tutaj w ogóle mi nie uciekłeś, więc jest dobrze. Ten punkt mogę sobie zostawić, bo tutaj maski nie potrzebuję. Potrzebuję tylko mieć tą maskę w tych polach. Mogę sobie oczywiście polecieć matrycą i zobaczyć, czy na pewno nic mi tu za bardzo nie ucieka. Nie, maska super się trzyma, to rotoscoping. No i mogę sobie to zaznaczyć, nie wiem, schody, zablokować. I tak naprawdę pierwsza maska do rotoscopingu jest gotowa. I teraz jak macie takie ujęcie jak ja, chcemy zrobić sobie poświetlenie, to w taki sam sposób jak schody robicie sobie samochód, dom, ogrodzenie, murek. Ja nie będę tego robił, bo każde ujęcie jest inne, więc byście stracili czas na oglądaniu tego. Tak naprawdę jakby ta cała technika jest ta sama, czyli załóżmy, że chcę sobie wyciąć murek, bo murki będę musiał sobie pojedynczo wycinać, to biorę sobie znowu pióro, zaznaczam sobie murek, jakby tą całą szerokość bym sobie osobno zrobił, a murki bym sobie zrobił osobno, gdyż murki wchodzą mi na te pole, a ten mur jest jakby taki prosty, więc w przypadku murków to wystarczy właśnie mieć tylko ten murek przygotowany. Ctrl A, jakby kasuję wygładzenie, poprawiam tak, aby te wszystkie punkty były w tych miejscach, co mnie interesują. Odznaczam, zaznaczam, aby pojedyncze punkty poprawić, skorygować. Nazywam to na przykład, nie wiem, murek. I następnie klikam Tracking Forward, aby mi do przodu wytrakowało. Jak mi się skończy, ja już nie idę dalej, aby nie zajmować czasu. Jak mi się skończy, wracam do matrycy, przy której ustawiałem kolejny punkt i track backward, aby mi wytrakowało też wszystko do końca. Jeśli nie zaczynacie od początku matrycy, tylko jakiegoś punktu, to właśnie musicie i do przodu, i do tyłu strakować od tego punktu, co straciliście. Nazywacie to, blokujecie, macie kolejną maskę tak naprawdę wytrakowaną i robicie wszystkie kolejne punkty. Jak zrobicie sobie jakby te maski do wycięcia, bądź jak sobie nie zrobicie, bo tylko wam obrys jest potrzebny, bez tych masek i bez kombinowania, to klikamy sobie Ctrl+S, nam się zapisuje i zamykamy sobie naszą mockę. Więc mamy już te maski jakby tutaj przygotowane i aby z nich korzystać, rozwijamy sobie Mate. Najlepiej w ogóle sobie zduplikujmy wideo, które będzie naszym kontenerem. Kontener. Potem go możemy usunąć bądź jakoś inaczej wykorzystać i kliknąć sobie opcję Create a Mask. Upewnić się tylko, że Visible Layers, czyli jakby widoczność warstw, mamy warstwy, które chcemy korzystać. Jak tak, klikamy sobie OK i Create a Mask. Dzięki temu na naszej warstwie powstały nam maski. Jednak ja wrócę, jakby przejdę do kompozycji, na której mam już wszystkie maski, aby wam pokazać także w mocha, jak wygląda takie ujęcie już z wszystkimi maskami wytrakowanymi. Jak widzicie, tutaj wytrakowałem sobie i samochód, bo tu linia wchodziła, wytrakowałem sobie tylko schodki, murki są osobno wytrakowane, tylko te, które wchodzą na linię, te murki, które są poza, już ich nie robiłem roto. Sam murek jest też jedną taką linią, ogrodzeniem prostym zrobiony, murki są osobno. Oczywiście drzewo tylko tak od biedy wycięte, aby tylko wam pokazać, bo jednak to już takie szparowanie pietruszki. Mi się nie chciało szparować pietruszki w kilkuset klatkach w tym momencie. No i oczywiście domek mam zaznaczony w taki sposób, że górę wstępną mam tutaj osobno oraz punkt ten dolny mam również osobno tutaj wycięty. No i wszystko wokół czasu nam się tutaj ładnie porusza. Pewne maski jak samochód, dalej już tam nie dbałem o wygląd tej maski, gdyż po prostu ten punkt mi wchodzi tylko na samym początku, więc też nie miałem potrzeby, aby ten tracking był idealny do momentu, gdzie to auto jest. Więc tak wygląda jakby kompozycja i tyle jest mniej więcej masek do wytrakowania, jeśli chcecie zrobić tą wersję bardziej zaawansowaną. Technika tych wszystkich wycinania jest taka sama, jak wam przed chwilą pokazywałem. Więc ja sobie przechodzę do mojej kompozycji, duplikuję sobie wideo jak wcześniej, nazywam to kontener do pracy i klikam sobie teraz w mojej opcji Create a Mask, aby mi stworzyło te wszystkie maski, które mam właśnie w mocha stworzone. To trochę zajmuje, wyłączam sobie widoczność tych masek teraz, aby mi to nie przeszkadzało i kiedy już to mam, mogę sobie stworzyć nowy solid, który nazywam po prostu obrys.
Następnie z kontenera z masek biorę sobie, co jest obrysem, działka, czyli Ctrl-C na masce działki, matrycą na samym początku muszę być i na obrys wklejam daną maskę. Dzięki temu mój obrys jest w tym ujęciu już wydrakowany i porusza się z moją maską. Wystarczy, że na obrys przerzucę sobie efekt stroke. W tym momencie dam sobie reveal original image. Na obrys, jak macie inny kolor solida, to layer, solid settings, wybieramy sobie kolor obrysu tak jak chcemy. Ja w moim przypadku chcę biały klasycznie. Ustawię sobie grubość pierw, nie wiem, na 15. Oho, za grubo. 10, 7. Zobaczmy sobie, tak, 7 jest idealnie, więc mam mój obrys, no i widzicie, że to tak biednie wygląda, jak nie zrobimy rotoskopingu budynku. W przypadku takich ujęć to wygląda, no spoko, no zrobiłeś obrys, ale to nie wygląda za fajnie. Więc mamy nasz też podstawowy obrys, on fajnie jakby nam się animował, więc możemy sobie to zrobić za pomocą start end, tylko na samym początku harness na 100, aby nie było żadnego wyględzenia, spacing na 0, no i klikam sobie na obrys. Start, zobaczmy, on idzie od tego, czy będzie to szło tak, a ja bym chciał, aby to szło w ten sposób, czyli od tego, dobra. Czyli dam sobie end na 0, zegarek na end, kliknę sobie U i pójdę sobie, nie wiem, na 1 sekundę, 10 kratkę i dam sobie na 100, dam sobie też jakoś na half, aby to szybciej mi mieliło. No i widzimy, że jakby tutaj ta maska nam się teraz odkrywa. I mamy jakby ten początek właśnie do naszej maski odkrycia. No i teraz jak możemy skorzystać tak z masek z tych do wycięcia tej linii, właśnie aby ten dom, te schodki były niewidoczne. Tworzymy sobie znowu tak naprawdę nowy solid, możemy go nazwać mate. Ja lubię sobie w tym momencie zmienić kolor tego na jakiś inny. I z kontenera wybieramy sobie maski wszystkie, które zrobiliśmy, czyli każdy rotoscoping, oprócz naszej działki, czyli naszego obrysu. Więc ja chcę wszystkie maski, które stworzyłem. Jeśli zrobicie sobie ich mniej, na przykład nie macie schody, dom, to będziecie sobie schody, dom. Ja to sobie zrobiłem już wszystkie pod tą wersję zaawansowaną, więc kopiuję te maski, Ctrl-C i wklejam na warstwę made. Dzięki temu teraz widzicie, że mam to już tutaj jakby wklejone ładnie, wszystkie te właśnie maski, które mają mi usuwać to, co chcę z mojego nagrania. Widzicie, że to fajnie nam trakuje w czasie. No i na obrysie wybieram sobie teraz opcję Alpha Invert Mate. Zobaczę, jak to siedzi. Dalej widzę, że moje punkty są już ładnie wycięte pod to, co chcę, więc mam już mój obrys tak naprawdę zaznaczony, więc taka podstawowa wersja tego jest gotowa. Jeśli chcemy zrobić tekst, możemy również tracking zrobić przez mockę, jednak ja wolę robić to przez kamerę 3D, więc klikam na moje wideo i wybieram sobie opcję track kamera. Dzięki temu nasze ujęcie będzie zanalizowane i wyskoczy Wam taki efekt w efekt kontrast, jak już mam tutaj, z punktami, za pomocą których będziemy dodawali sobie tekst właśnie na przykład w tym miejscu do wymiaru, bądź tekst tutaj w lewym górnym rogu, który widzieliście na podglądzie, to również właśnie z 3D kamera będziemy sobie dodawali. Na samym początku skupmy się na tym dolnym tekście, więc ja tu sobie znajdę jakieś pole, które mnie będzie interesowało, czyli to jest mniej więcej ten sam rejon pod ten punkt, więc pod ten będę chciał stworzyć sobie tekst i kamerę. Tworzę sobie nowy tekst, on jak to widzicie mi się nadał w taki sposób, więc dla mnie to jest nawet lepiej, bo już go nie będę musiał obracać za bardzo, więc przesuwam sobie mniej więcej w takie miejsce, co potrzebuję. Mogę sobie go wyskalować w dół pod to, co chcę. No i wpisać sobie na przykład, nie wiem, 876, załóżmy, cokolwiek. Za pomocą rotacji mogę sobie teraz tutaj poobracać, tak aby dopasować idealnie perspektywę, którą potrzebuję, czyli mniej więcej coś takiego. Następnie w osi Y przesunąć, w tutaj rotation jeszcze trochę przesunąć i ok, mam mój tekst, który chyba się zgadza z perspektywą, która jest w nagraniu. Może jeszcze sobie dam wartość na jakby mocniejszą, ale tekst na mniejszy. To wszystko zależy od tego, pod wasz gust, bądź jaki klient wasz ma brandbook, tak aby wszystko się zgadzało z fontem, z wielkością i z innymi aspektami. Ja ustawię to mniej więcej w taki sposób i jak widzicie, puszczę sobie play. Ten tekst tutaj ładnie się już trzyma w tym miejscu. Oczywiście można byłoby też skorzystać jakby z umogień tego trackingu, jednak jeśli chodzi właśnie o teksty, tak wspominałem,
Ja wolę korzystać właśnie z 3D kamera, gdyż daje mi to trochę większą dowolność do tego, co korzystam. Znaczy dowolność większą. Po prostu mi się łatwiej pracuje, bo dowolność jest podobna. Dam sobie jeszcze kolejny tekst na 3D kamera, który powinien być gdzieś tutaj. Więc ja sobie po prostu teraz bym z tego stworzył nowy tekst w tym miejscu, który jest. I ten tekst jakby oś Z przekopiował, Ctrl-C, tekst usunął i dodamy sobie nowy tekst, nie wiem, działka numer 1, dajmy sobie, nie wiem, 50 metrów kwadratowych, daję sobie to w osi 3D i w P, w X-ach przekopywuję sobie tą wartość, następnie w skali podnoszę, jak już nie możecie się domyślać, skala na tekście działa inaczej niż na obiektach, czyli po prostu jakby nieważne, jak bardzo wyskalujemy ten tekst, to on cały czas nie będzie tracił na jakości, gdyż jest teraz jakby, czy, jakby traktowany jako wektor, czyli nie jest to rastrowa grafika, tylko wektorowa, więc nie ma co się przejmować właśnie jeśli chodzi o tekst. Teraz muszę za pomocą orientation go sobie trochę tutaj przesunąć, dać w ten punkt, ustawić coś takiego, skala trochę większa i mamy już podobne to, co mieliśmy w przykładzie. Następnie ten tekst, działka numer 1, sobie dam foncik jakiś leciutki, ten z metrami sobie dwójkę złapię i w tekstowym sobie dam potęgę. Następnie ten tekst oczywiście ściągnę jego wielkość oraz odległość między linijkami zmniejszę i zostawię tak, aby on był schludny, taki minimalistyczny i ładnie wyglądał. No i teraz jak widzicie, on się obraca wraz z kamerą i to fajnie działa, że on jest tam wyizolowany na wodzie, nie przejmuje w ogóle władzy nad tym, co nas interesuje. No i to jest ta taka podstawa, którą możecie sobie wytworzyć bez jakby tam skomplikowanych masek, by wyciąć nawet drzewa i innych elementów, bo tutaj wystarczy sobie walnąć tą prostą linię i tylko sobie schodki przykryć, ewentualnie dom, który no zawsze mimo wszystko nie jest jakiś skomplikowany do rotoscopingu, gdyż jest, ma bardzo ostre krawędzie, zazwyczaj. Więc to jest taka podstawa. Jeśli chcemy zrobić sobie tą bardziej zaawansowaną funkcję, to w tym miejscu musimy sobie skopiować nasz obiekt, który mamy. Ctrl-C, Ctrl-V, ja już sobie zmienię kolor na inny, by nam się nie myliło i dam sobie może jakiś taki niebieski, by totalnie był inny. Obrys, nazwę go jako fill, wypełnienie i usuwam z niego stroke, aby on właśnie był pełny, tak jak teraz, a następnie mate, który miałem pod obrys, również kopiuję, wklejam i wybieram opcję blue. Oczywiście obrys fill musi mieć alpha inverted pod ten mate, który stworzyliśmy z tych masek wcześniej, czyli wszystkie maski, które wyciąłem, wyglądają w taki sposób. Jak widzicie, to drzewko jest niewycięte za dokładnie, są to jakieś błędy zrobione na szybko, jednak jeśli chcemy to zrobić idealnie, to jednak nam trochę czasu zajmie, więc zastanówcie się, zanim zaproponujecie klientowi właśnie taki dokładny obrys działki, bo niech to po prostu adekwatnie do czasu pracy kosztuje, bo się po prostu zarobicie za koszt jakby takiego zwykłego prostego obrysu. Ja przy takim highlightie sobie zmieniam zazwyczaj opacity na około 25-20, jak w tym przykładzie. Dzięki temu nie widać tych takich błędów i aby te błędy jeszcze ukryć, to polecam Wam dodać sobie jakąś teksturę albo na przykład Vanity Blinds Wam to zrobi szybko za Was. 25 obrócić pod jakimś kątem ciekawym, który będzie dla Was fajnie wyglądał. W Waszym ujęciu mi się wydaje, że ten kąt jest ciekawy. Im on jest mocniejszy, tym jakby tych linii jest mniej i już ich trochę brakuje. Jeszcze width możemy grubość tych linii ustawić, na przykład na 5. Mamy teraz takie ziarno trochę, tam 15, coś takiego. I to, jak widzicie, fajnie ukrywa już te takie nieidealne krawędzie, gdyż mamy tu wiele krawędzi i nasze oko już nie wyłapuje tego, że to drzewo nie jest idealnie wycięte. Więc to jest bardzo fajny sposób, jeśli chodzi o jakieś tam takie oszustwo. Teraz sobie to jakoś zanimować. Zobaczmy. Nasz obrys pierwszy pojawia się mniej więcej w tym miejscu i się kończy, więc teraz fajnie jakby tekst zaczął nam się pojawiać, więc animuję opacity, dam je na 20 kratkę, czyli załóżmy, że ten tekst będzie się pojawiał przez 10 kratek. Zobaczmy, czy
coś takiego wystarczy. No i też w tym miejscu fajnie jakby ten obrys wypełniony się animował, więc ja również opacity daję zegarek na 20, idę może tutaj na 15 i wpisuję na samym początku 0. Po prostu potem kratka do przodu wpisuję 10, załóżmy, kratka do przodu wpisuję sobie 2, potem wpisuję sobie 15, potem wpisuję sobie 5, 5 i dalej już mamy tę naszą kratkę kluczową, naszą chcianą opacity, czyli jest 20, no i mamy te takie miganie, które się pojawia, no i potem pojawia się nasz tekst. Oczywiście tą teksturę, którą tu byśmy dawali, też warto było sobie podpiąć pod tracking, aby ona się poruszała podobnie do tego, co mamy w obrazie, jeśli byście chcieli w tym wypełnieniu, czyli jakby to jest taką maskę naszego wypełnienia. Oprócz tego jeszcze byśmy to sobie złączyli w inną kompozycję całą, to by nam zajęło jakby ten właśnie obszar, określiło, że tylko ten obszar, a potem to byśmy wykorzystali jako właśnie mate do włożenia tekstury, która byłaby właśnie w 3D w kamerze w tym ujęciu. Jeśli byśmy chcieli, aby ta tekstura nam się nie poruszała, tak można byłoby to zrobić jeszcze idealnie, więc mamy już wymiar podany, mamy to wypełnienie, mamy ten numer, więc jak widzicie, aby zrobić taką animację, to nie jest jakaś tam magia czy coś bardzo skomplikowanego, tylko aby zrobić taką animację, po prostu trzeba się napieprzyć w rotoscopingu i narobić naprawdę sporo, aby wyciąć idealnie wszystkie jakieś ujęcia. No to widzicie, że to ujęcie nie jest jakby korzystne do tego efektu, no ale chciałem wam pokazać właśnie na jakimś trudniejszym ujęciu, gdyż zazwyczaj w takich poradnikach są wykorzystywane proste ujęcia z domkiem na środku, wielką przestrzenią obok i po prostu ktoś rysuje linię wokół i to tyle. A właśnie chciałem wam pokazać, jak sobie poradzić z takimi właśnie elementami, jak wchodzący budynek na linię, jakieś inne elementy. Dzięki temu mi się wydaje, że efekt finalny jest fajny. Oczywiście im więcej się posiedzi nad rotoscopingiem, tym efekt finalny będzie lepszy, więc to nie do końca zależy od waszego skilla w tym momencie, tylko od czasu, jakim dysponujecie, bo w rotoscopingu nie przeskoczycie i no, ktoś musi wyszparować tą pietruszkę. Także dziękuję wam za oglądanie. Jak macie jakieś pytania, dawajcie w komentarzach. No i co? Trzymajcie się. Cześć!